Słuchaj, dzisiaj zakupy nieduże, także na to wszystko razem wydałam 200 zł. Tu mam rzeczy z Biedronki, coś tam z Kaufa i jedno zamówienie z internetu. Generalnie te zakupy miały być jeszcze mniejsze, dlatego stwierdziłam, że pojadę po nie autobusem, a nie tak jak zawsze samochodem. No i też wczoraj nie oglądałam żadnych gazetek, bo stwierdziłam, wezmę tylko te kilka rzeczy, których potrzebuję, żeby mnie nic w tych gazetkach nie kusiło. No ale niestety przyszłam do Biedronki i tak, okazało się, że jest wreszcie wyczekiwana przeze mnie promocja na to mleko sojowe z GoVeggie. 3 plus 1 gratis, maksymalnie 8 kartonów, więc oczywiście musiałam wziąć wszystkie 8. Nie byłam pewna, jak się z tym zabiorę, ale byłam zdesperowana. Na szczęście wszystkie 8 zmieściło mi się do plecaka, także jakoś dotarłam do domu. Także oprócz tego wzięłam jeszcze też te pomidorki, też z promocji. Pomidory malinowe, borówy też w promocji były, dwa skromne ziemniaczki, cebula czerwona i granat, o którego młoda prosiła. Wzięłam też taką małą cukinkę, którą przed chwilą niechcący oberwał mój kot, bo się sturlała ze stołu i go trafiła w głowę, za co oficjalnie bardzo go przepraszam, był to wypadek. Mamy jeszcze właśnie tutaj zapasy erytrytolu, który zamówiłam na Allegro, 4 kg, także to nam na długo starczy. Ja teraz też Wam ostatnio mówiłam, że robię lemoniadę z erytrytolem takim zmielonym na puder, także ja sobie wezmę część tego, może nawet jeden cały taki kilogram i od razu zmielę na taki cukier puder, żeby już było pod ręką. Oczywiście też nasz ostatni szał, kupowałyśmy te brzoskwinie do naszych takich pseudo deserów lodowych. No i oczywiście niestety zawsze się kończy tak, że otwieramy tą wielką puchę, bierzemy dosłownie tam 3-4 połówki do tych lodów i resztę zjadamy w ciągu najbliższego dnia, także wzięłam od razu dwie puszki, bo no niestety szybko nam to idzie. Mamy też dwa razy pesto, przecier pomidorowy, te takie małe koncentraty, po które zawsze specjalnie chodzę do Kaufa, bo nie ma ich ani w Lidlu, ani w Biedrze. W Kaufie też kupiłam tą moją ulubioną granolę bananowo-czekoladową. Kupiłam w ogóle dwa opakowania, ale jedno już jest otwarte. I wzięłam sobie jeszcze taką jakąś herbatę, taką w tych, jak to się nazywa, no w tych woreczkach takich, jak ktoś mówi, w torebkach chyba, nie? Ja zawsze używam sypanej, ale na jakiś tam wyjazd, żeby była taka po prostu w tych torebkach i zobaczymy, czy coś będzie warta. Ze słodyczy mamy czekoladę z bakaliami i dwa takie batoniki. Ten jeden jakiś taki ryżowy w mlecznej czekoladzie. Kiedyś go miałam, więc był ok. On ma 80 kalorii, także może być. No i jeszcze na spróbowanie tego Chocapika. I wzięłam jeszcze tą czekoladę taką instant do picia, bo nie zawsze chce mi się młodej robić takie, wiecie, normalne, domowe kakao. Ja jej zawsze dosładzam też to stewią, żeby było, powiedzmy, bez cukru albo przynajmniej mniej cukru. Ale po pierwsze, nie zawsze chce mi się to robić. Po drugie, też nie zawsze chce mi się słuchać jej marudzenia, że powinno być słodsze, bo gdzieś tam jest albo w przedszkolu, albo u babci, albo u koleżanki jest słodsze, a w domu nie jest takie słodkie, więc stwierdziłam, dobra, kupmy sobie, tu mi się niestety zgniotło, musiałam troszkę upychać zakupy. Także stwierdziłam, no weźmy, no wiadomo, no jest tu trochę cukru, ile tu jest. W jednej porcji jest 3 łyżeczki cukru, także no nie jest to może mało, ale raz na jakiś czas sporadycznie do przeżycia, zobaczymy tylko, czy będzie dobre. Co tu mamy jeszcze? Aha, i mamy tylko jeszcze mozzarellę, no i oczywiście halloumi. Także to już jest wszystko i już Wam pokazuję meal plan. No, jeśli chodzi o meal plan, to mamy na śniadanie tortille z tymi moimi domowymi nuggetsami z seitanu, bo ja je wczoraj robiłam. Mieliśmy gości, także więcej też ich zrobiłam, ale zostały, więc ja lubię takie panierowane rzeczy jakieś jeść następnego dnia, właśnie pokrojone w tortilli z jakimś sosem, z warzywami. Także mam też, rozmroziłam sobie moją tortillę. Gdzie ona tu leży? Zaraz Wam pokażę. Robiłam ostatnio znowu porcję tych moich takich tortilowych dysków. Muszę powiedzieć, bardzo mi się fajnie to sprawdza, bo właśnie mogę sobie wyciągnąć takiego jednego placka albo takie dwa placki i nie mam problemu potem, że mam opakowanie 6 placków tortilli, które muszę zjeść. Także to sobie rozwałkuję, szybko usmażę na suchej patelni i potem zawinę z dodatkami. Co tam mamy jeszcze? Na lunch będzie baba ziemniaczana, którą jadłyśmy u mojej mamy na obiedzie w weekend. Jeszcze wczoraj też ją jadłyśmy i jeszcze nam zostało, ale oczywiście babę ziemniaczaną to zawsze chętnie, więc
zjem ją jeszcze dzisiaj i dorobię do niej surówkę z marchewki, bo też chcę mieć tą surówkę na obiad. Mam w zamrażalniku gdzieś, tylko muszę je znaleźć. Dwa ostatnie, te takie steki rybne, w sensie to się tak nazywa, ale to są po prostu takie trochę lepsze i trochę większe paluszki rybne. Ja je bardzo lubię, ale młoda kiedyś je też bardzo lubiła i teraz już nie lubi, więc te dwa zjemy, no i chyba już nie będę ich kupować, skoro wybrzydza, tylko po prostu będziemy kupować, jak będę chciała właśnie coś na taki szybki obiad, to no chamskie paluszki rybne. Nie mam wyboru, co zrobić. I do tego zrobimy sobie pieczone ziemniaki. Chcę dzisiaj upiec, mam nadzieję, że mi się uda, bułki takie z pesto. Kiedyś robiłam taki chlebek w środku zawijany z pesto, ale nie byłam z niego tak do końca zadowolona, więc chcę spróbować tym razem z bułkami. I do tego zrobimy jeszcze sałatkę caprese, czyli po prostu mozzarellę i pomidora pokrojone w plastry i to od cała filozofia, posypane bazylią oczywiście. Na lunch chcę zrobić sobie na dwa dni taką większą porcję orzo, czyli tego makaronu w kształcie ryżu pieczonego z warzywami. Na obiad będą te burgery też moje domowe z seitanu, które miałam jeść w zeszłym tygodniu, ale jakoś tak nie wyszło. Ja je właśnie planuję zrobić z sosem barbecue, który mam zamrożony i z tą surówką coleslaw. Także mam nadzieję, że tym razem już mi się to uda. Na śniadanie zrobimy sobie w środę nocną owsiankę. Będę miała dalej to pieczone orzo. Mam też te gnocchi takie nielodówkowe, w sensie takie, które mogą stać na półce. I z tego zrobimy zapiekankę brokułową, którą też miałam robić w zeszłym tygodniu i też mi nie wyszło. I ten brokuł już taki się robi troszkę taki mniej zielony, więc jest najwyższa pora go zjeść. Tutaj jeszcze sobie zjemy w czwartek, ponieważ mam jeszcze końcówkę tego oscypka, którego kupiłyśmy na darach ziemi. To pokazywałam Wam w zeszłym tygodniu ten haul. I mam jeszcze otwarty słoik żurawiny, który myślę, że fajnie byłoby skończyć. No to stwierdziłam, że to się będzie fajnie zgrywać. Też miałam w zeszłym tygodniu robić to onigirazu, przetestować tą moją foremkę nową, ale coś mi po prostu nic nie wychodziło w zeszłym tygodniu. Miałam tyle pracy, że po prostu wszystko inne tak troszkę musiałam olać. Na obiad zrobimy sobie makaron z warzywami i z halloumi. Na piątek po prostu kanapki, na śniadanie to onigirazu myślę, że zrobię może na dwa dni. Na piątek spaghetti po prostu z gotowego sosu, jakieś takie na odwalsie. Owsianka też tak na szybko, jakieś smoothie wymyślimy, tu myślę na pewno w weekend będziemy jeść coś na mieście. Śniadanie też myślę wyjątkowo, rzadko nam się to zdarza, ale czasem można się szarpnąć, więc może jakieś śniadanie na mieście sobie zjemy, jakieś tam na pewno lunchboxy na wyjście. No i myślę, że też jak będziemy potrzebowały jakiegoś takiego szybkiego obiadu, no to makaron z pesto. Także to już jest wszystko, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem, pa pa!